Będzie dubel, pani Tereska. No dobra. Akcja. Akcja. Mam już 72 lata, ale jestem jako babcia osiemnastka. Strasznie bardzo lubię towarzystwo. No i bardzo by mi było smutno siedzieć w domu, a niestety mąż zmarł. A dzieci to niektóre są za granicą, a niektóre nie przyjeżdżają, dlatego że są daleko. Więc dla mnie rozmowa z ludźmi i styczność z ludźmi jest po prostu srebrem i złotem. Było się tu parę lat ładnych, ale pożegnanie miałam piękne. Wszyscy, co znajomi ja tego, to każdy przychodził i pani Tereniu, szkoda, ale tam będziemy pani odwiedzać. To najważniejsze. Nie? Dobrze. Dobrze. Tylko to już, więcej nic. A ja już kończę tu? No właśnie. I na Targowicy jestem. Na Targowicy będzie. Wie pani, gdzie są ryby? No wiem. To za rybami. Trzeci tydzień. No, oczekam, kiedy będzie czas, to pozwolę. Bardzo proszę. Krzesła jeszcze to i namiotiny i wszystko. Co ja mam z tym zrobić? Wyrzucić. Ale to jest Pismo Święte. To jest Jehowy, mojej córki. A ja nie mogę tego wyrzucić. Muszę je oddać, bo nie wiem jak... Nie muszę skontaktować, weź. Wiesz, co masz? Co mi mama wszystko dać? Gdzie ja to? Co ja mam tam to wszystkiego pilnować? No ja muszę tam do środka wejść, żeby tam szkło nie poupadało. No mama. Jadą dziady kolorowe. A ja czekam na parę dnia. No, żegnaj pan Antoni.
Koninie mieszkałam i mieszkam od urodzenia. Także najwięcej czasu spędziłam na Placu Wolności. Widziałam, jak przyszli Rosjanie, jaka była sytuacja przed moim małym domkiem. Na Placu Wolności stał czołg. Tak się spili Rosjanie, że niestety tam były granaty, miny i zapalił się czołg. Więc chcieli ewakuować wszystkich ludzi z naszego małego domku i z następnych domów. No ale pozostało na tym, że w porządku wszystko wyszło. Ale widziałam wszystko, jak uciekali Niemcy, jacy byli Niemcy. Dobrzy niektórzy, a niektórzy źli. Nie zapomnę jednego momentu, kiedy szłam i nie powiedziałam Heil Hitler i dostałam w twarz od jakiegoś szkopa. Bardzo blisko naszego budynku właśnie było gestapo. Tego nie zapomnę. 7 lat prowadziłam pasmanterię, ale na początku właśnie byłam w innym sklepie, vis-a-vis mojego tego, gdzie pasmanteria była i tam byłam 3 miesiące bodajże, ale ze względu na to, że tam za duży lokal był, zimny, także przeniosłam się do pana Kordyleskiego Bogdana i tam przez 7 lat wynajmowałam właśnie ten lokal. Właściwie to najwięcej to szły smoczki dziecięce, bo tego było brak, a córka przywoziła mi z Niemiec, więc od tego się zaczynało. No i potem po troszku już więcej się narastało tego towaru i sprzedawałam. I od tego się zaczęła moja praca właściwie z handlem i z pasmanterią. Moja przygoda z kulturą zaczęła się od konkursu, który był przy małym domu kultury na tak zwanej dawnej Armii Czerwonej. Obecnie jest teraz szkoła muzyczna. Tam był konkurs. Polegał na czym? Na pokazaniu piosenek pięknych, jak to śpiewa, no i tańca. Otrzymałam pierwszą nagrodę i pierwsze miejsce. Potem pojechałam do Poznania na wojewódzki konkurs i tam otrzymałam też pierwsze miejsce, jako w tańcu. No i potem doszłam do wniosku, że może chyba gdzieś mogę zahaczyć się do jakiegoś zespołu. No więc zaproponowano mi zespół pieśni tańca z Kolimów. Obecnie teraz Kolimów to jest bazą starszych aktorów, aktorek. Po 2 latach został zespół, ten ośrodek po prostu zlikwidowany. No i ja chwyciłam się do Mazowsza. Bardzo dobrą profesorką była profesor Mierzejewska i profesor Zezulowa. Słynne światowej sławy babeczki, które nas uczyły. Ale to się wymieniały tak, bo chciały dorobić sobie to. Alina Janowska nas uczyła zasad muzyki. Solfeżu i zasad muzyki nas uczyła też Hanka Bielicka, żeby dorobić sobie. Dyrektorem naszego ośrodka był na początku Kuroczko. A potem już jak został rozwiązany zespół, to myśmy przeszli do tego Mazowsza i do Wojska Polskiego zespołu i do Śląska. Także tego, że tam no to już każdy wie, kto był dyrektorem i jak kto tam uczył. To było robione, ja wiem, że Sypniewski robił. Sypniewski robił to zdjęcie. Ale jeszcze jedno miałam zdjęcie, jeszcze piękniejsze od tego. Sama robiłam fryzurę sobie, właśnie taki ciemny blond miałam włosy. A szyć to szyła mi moja mama. Była krawcową i zawsze szyła mi sukienkę. Aczkolwiek ze skromnego materiału, bo nie było stać na to, ale zawsze byłam elegancka. No niestety, tym się muszę pochwalić, że zawsze byłam elegancka. Moja matka pracowała jako krawcowa. Brat uczył się, a natomiast ojca myśmy nie mieli, bo wyjechał. Zostawił nas. No i matka napisała mi list, który jeszcze mam. Napisała list Tereska. Właściwie to Tonia nam nie mówili. Toniu przyjeżdżał, bo ja już niestety nie jestem w stanie pracować, bo nie mogę po prostu wyżywić babci i Mariana. Po prostu nie było możliwości, żeby matce tu pomóc, bo tam się nie zarabiało jeszcze. Dlatego przyjechałam tu. Bardzo ciężko żałowałam, a tutaj też mi ciężko było, bo nie mogłam dostać pracy.